Witajcie drodzy widzowie. Witajcie w kolejnym odcinku. Bardzo miło mi jest, że zdecydowaliście się obejrzeć go. Jeszcze milej będzie mi, jeżeli od razu zasubskrybujecie, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Dzisiaj znowu Katowice. Jedziemy dzisiaj na pierwszą w tym roku, pierwszą w tym sezonie ustawkę gravelową EPNH, żeby pojeździć fajnie na rowerze i żeby zadać kilku osobom bardzo ważne i zasadnicze pytanie. Po co w ogóle i dlaczego jeździ się na te ustawki gravelowe i dlaczego one są takie fajne? Zapraszam na kolejny fajny odcinek. W czwartek o godzinie 16 wszystkie drogi prowadzą do dobrego koła. Już spotkałam jedną osobę i oczywiście co? Idziemy na ustaweczkę. Przyjechaliśmy skrótem i przyjechaliśmy za wcześnie. Jeszcze nikogo nie ma, ale jest okazja do kilku wywiadów, więc wykorzystam ją. Dlaczego ludzie lubią jeździć na ustawki rowerowe? Dlaczego ustawki są fajne? Bo łączą ludzi, jest super frajda, przygoda, wszystko. Nie wiem, gdzie się patrzeć nawet, jestem zestresowany. Nie ma co się stresować. No, po prostu rower łączy, to pasja, no wszyscy mają podobną zajawkę, to... A jedziesz dzisiaj z nami? Nie jadę, może zostaję tutaj pilnować dobytku. Ktoś musi pilnować interesu. Ale następnym razem, za tydzień, za dwa, myślę, że pojadę w końcu. Czemu? Bo super ludzie jeżdżą na ustawki. Produkty? I to chyba starczy. To jest najważniejsze. Niczego więcej nie trzeba. Niczego więcej nie trzeba, super towarzystwo. A jak tu trafiłeś? Kurczę, jak tu trafiłem? To było jakoś na pierwszy sezon ustawek. Ktoś mi polecił. Tom Swoboda mi polecił. ETNH, żebym się przyjrzał. No i jestem. Chyba od trzeciej ustawki jeżdżę. Dobra. Jakoś tak. Może napić się kawy do darmowej. A poza tym można spotkać fajnych ludzi, pogadać o rowerach, przejechać fajną trasę, napić się na koniec piwka. Wiesz co? Jak nie jeździć na ustawki? Trzeba jeździć na ustawki. Bo to się naczynie da. No właśnie to jest jeden z powodów. Musisz teraz zrobić taki... Cześć. Ola, czemu przyjechałaś na ustawkę? No bo jest czwartek. Nie masz, z nienacka, z nienacka. Czemu zdecydowałeś się na organizację ustawek w swoim sklepie? Zaproponowałem to Michałowi, a w zasadzie to on był inicjatorem, a ja może jakby dołożyłem do tego coś, dając chociażby to miejsce. Pewnie dlatego, że to tworzy społeczność rowerową i chyba po to się jeździ na rowerze. Nie tylko po to, żeby pedałować, robić kilometry, ale też po to, żeby brać udział w tym całym społecznym wydarzeniu. Trochę nam się stawka rozciągnęła. Dzisiaj postanowiłam pilnować tyłów. Ale kurczę no, mało premiumów jak na otwarcie.
Mamy hałdę. Pogoda i trasa dzisiaj coś nie dopisują, ale stały element programu musi być. Stały punkt programu. Pięknie. Ale jakby widoki nie te. Dlaczego ustawki są takie fajne? Bo są fajne dziewczyny, fajni chłopacy, chłopcy, mężczyźni. Chłopcy to są wiesz gdzie. Wybierz jeden. Tak? Dobra, nagrajmy to jeszcze raz. Cięcie. Miejscówka w Katowicach, do której trzeba przyjechać, jak jesteście na rowerze. Serwis pub, zawsze zapominam, jaka to jest kolejność. Serwis pub, kafe pub, serwis. O! Ktoś się piwko weźmie. Idziemy na ustawce, której nie ma regulaminu i lajkry. Panie Hale, skąd pomysł na ustawkę? Dlaczego ustawki są takie fajne? Ustawkę, żeby oddać tutaj cześć, podpowiedział nam kiedyś Tomek Tomeczek. I to on jest tak naprawdę ojcem ustawek na Śląsku. Pozdrawiamy Tomeczka. I zapraszamy serdecznie. Zapraszamy serdecznie Tomka Tomeczka do ustawki, który dziś zaginął w akcji. Przybywaj. Dlaczego są takie fajne? Bo można poznać nowych ludzi, z którymi potem utrzymuje się kontakt nie tylko na ustawkach. Można porozmawiać o kontuzjach. Ma stabilizację w ogóle. Ale chciałam powiedzieć, że takiego gościa z napisem slow, to no... Jedziesz prosto z kierownicą. Jaki dziwo. Wracam już do domu z tego wszystkiego. Zapomniałam nagrać zakończenie odcinka i podsumowania, ale myślę, że to podsumowanie chyba nie jest potrzebne. Pierwsza ustawka w tym sezonie, mimo pogody niesprzyjającej, jak widać, bardzo udana. Ekipka dopisała, humory dopisały, trasa dopisała, choć myślę, że mogła być troszkę tym razem lepsza, ale na premiumy przyjdzie jeszcze czas. Dlaczego ustawki są fajne? Myślę, że zobaczyliście dlaczego. Bo są na nich fajni ludzie. Dokładnie to wszystko, co mówiły osoby, o które pytałam o to, dlaczego przyjeżdżają na ustawki. Dokładnie z tym się zgadzam. No jest pięknie. Można spędzić fajnie czas. Bez napinki, z fajnymi ludźmi. W dobrym towarzystwie, na fajnych trasach. Życzę wam tego wszystkiego też, żebyście mieli okazję na takie fajne spędzanie czasu z innymi ludźmi. Tym oto sposobem kończę już ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Oczywiście na koniec, jak zwykle, proszę o lajki, o subskrypcje. No i co? Mam nadzieję, widzimy się w kolejnym odcinku.
Trzymajcie się, do następnego, pa!